Jak dzisiaj w przyjaźni na wielkim finale Kaszuby biegają 2018? Mogę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolony z trasy. Trasa niezbyt trudna, asfaltowa. Warunki, no powiedzmy sobie, też całkiem niezłe. Trochę przeszkadzał wiatr, całe szczęście deszczu nie było, aczkolwiek gdzieś tam już się zaczynało pojawiać. Biegło mi się świetnie, cały dystans właściwie biegłem tak jak zakładałem, w końcówce zamierzałem przyspieszyć i chyba się troszkę udało, także jestem zadowolony, lubię tutaj biegać, to już jest moja któraś, nie wiem, piąta albo szósta edycja tej imprezy, kilka lat miałem przerwy ze względu na takie dość poważne kontuzje, ale cieszę się, że mogę dalej biegać i cieszyć się z Wami tą radością biegania. Dobrze. No i Pan może niech powie, jaka atmosfera dzisiaj w przyjaźni panuje i jak to tutaj wygląda? No jak w przyjaźni może być? No przyjaźnie, prawda? Kończymy cykl. Atmosfera wspaniała, jak cały cykl tych biegów. Wyjątkowo uważam, bo Kaszuby są przepiękne, nie trzeba gdzieś daleko po Polsce jeździć, czy nawet szukać za granicą pięknych tras, bo mamy tutaj wszystko. Znajmi się mnie, jak się pytają, gdzie teraz biegałem, no to mówię w Szwajcarii, mówię, kurczę, no to fajnie, to góry były, no były, a klimat jak? Mówię, no wspaniały, nie? Dopiero potem dodaję, Szwajcaria kaszubska. Także na pewno cykl biegów jest bardzo trudny, wymagający, też trzeba być obowiązkowym, też trzeba uważać, jeżeli nam coś wypadnie, no to mamy z tyłu głowy, że jednak są terminy i te 9 biegów trzeba zaliczyć, mi to się udało, dzisiaj to był mój ostatni, 9 bieg. Trasa, tak jak tutaj Olek powiedział, no stosunkowo prosta, biorąc pod uwagę to, co tutaj mieliśmy, a i te dystanse były też wymagające, bo półmaratonów troszeczkę mieliśmy, które też miałem możliwość i przyjemność zaliczyć, ale fajnie, pogoda też myślę, że jest dobra do biegania. Końcóweczka bardzo fajna z górki, także super. Pan Olek wspomniał, że kiedyś biegał w cyklu Kaszuby biegają, ze względu na kontuzję musiał przerwać swoją biegową karierę, ale niech Pan powie, co Pana w ogóle, dlaczego wpadł Pan na pomysł, żeby wrócić do tych biegów? Co Pana przyciągnęło, że te 5-6 lat temu Pan startował, potem nie startował i co wpłynęło na to, że wrócił Pan w tym roku z powrotem na trasy tej największej imprezy biegowej Polski Północnej? To znaczy kilka lat temu po tych właśnie kontuzjach, jakie miałem, wziąłem się za Nordic Walking. Tam mi się udało właściwie no, prawie wszystko zrobić, co można było, zwłaszcza w tym roku. W międzyczasie trochę biegałem, aczkolwiek tak naprawdę dopiero w zeszłym roku trochę ostrzej. Natomiast co do waszej imprezy, no po prostu nie sposób startować w takiej imprezie, która promuje cały nasz okręg, piękne regiony, piękne miejsca, bardzo fajnych ludzi, świetną organizację. No, nie byłbym sobą, gdybym nie mógł tego chwalić i w tym w jakiś sposób funkcjonować. Pan, jak wspomniał, 9 biegów Kaszuby biegają ma już za sobą, to niech Pan powie, jaki z tych biegów był najtrudniejszy, jaki ciekawszy od innego? Jak Pan podsumuje tegoroczną, już 6. edycję cyklu biegów Kaszuby biegają? No każdy był specyficzny na pewno. Mi w pamięci utkwił bieg półmaraton z Tolema. Tak, w tamtym roku pamiętam, był straszny upał, w tym roku zresztą też było gorąco. Ja myślę, że to właśnie ta pogoda tak tutaj determinowała nas dodatkowo, prawda? Sama trasa może sama w sobie nie była taka trudna, aż tylu podbiegów i górek nie było, ale jednak piaszczysty teren i ta pogoda, no to tak to wspominam, że jednak to był duży wysiłek. Jak wspomniałem, no to każdy bieg nie jest jednak łatwy, cały cykl jest jednak trudny, ale też no, daje nam wiele satysfakcji później, prawda? Też to, co chciałem podkreślić, to mi się podoba i mam nadzieję, że kolejne edycje takie będą, że nie wkręcicie się w tak zwaną komercję, tak? Bo to jest też taka ucieczka, bo my dobrze wiemy, że takie biegi, gdzie jest kilkanaście tysięcy ludzi, czy nawet kilka tysięcy w miastach, to już jest, no tam gdzieś ginie człowiek, prawda? Ginie ta atmosfera, ten duch taki, kibiców też tak może i widać, ale nie takich fajnych, przesympatycznych, jak tutaj na Kaszubach.
No, jest to takie osobliwe i wyjątkowe i bym bardzo prosił, tak, żeby przez kolejne lata, za kilkanaście lat, dopóki będziemy tutaj z Olkiem biegać, żeby miały tą specyficzną, właśnie fajną atmosferę Kaszuby. To, co jest przed biegiem, w trakcie biegu i właśnie po biegu. Pewnego razu na którymś z biegów, jak kojarzę, chyba w Szemudzie, panu Olkowi zaśpiewano 100 lat. Tak, tak. No jak się pan wtedy czuł, jak ta biegowa rodzina zaśpiewała panu te urodzinowe pieśni? Jakie to było uczucie, gdy ta cała biegowa społeczność chciała wyrazić, że jest pan dla nich ważny i że się cieszą, że właśnie biegając chce pan uczcić urodziny? Stałem wówczas na pierwszym miejscu podium swojej kategorii wiekowej, to za sprawą Radka. Ten taki właśnie bardzo fajny, wzruszający moment się odbył. Na pewno byłem szczęśliwy, na pewno było mi fajnie, na pewno miałem jakiś moment takiego wzruszenia. To było akurat 18 sierpnia, wówczas właśnie kończyłem 59 lat, wchodziłem w 60. No, super wydarzenie i to jeszcze w takim właśnie fajnym otoczeniu, w takim fajnym gronie, podczas takiej fajnej imprezy. Chce się po prostu robić to, co się robi, chce się biegać, wówczas kiedy jest tak właśnie miło, sympatycznie i przyjemnie. Pan Olek i pan Radek biegają w klubie Biegamy Razem Gdynia. To może powiecie coś o swoich treningach, zaproście do waszej grupy tych, którzy w okolicy mieszkają, biegają, a jeszcze nie wiedzą o tym, że taka wspaniała akcja jest realizowana. No tak, reprezentujemy, mogę śmiało powiedzieć, jeden z największych klubów amatorskich biegaczy. Jako stowarzyszenie funkcjonujemy już prawie 6 lat, natomiast tak luźno się spotykamy już prawie 10 lat. Naszym sercem i takim miejscem, gdzie odbywamy treningi, to jest Bulwar Nadmorski w Gdyni, także myślę, że każdy łatwo trafi. Dwa magiczne dni, to jest wtorek i czwartek, godzina 19, tam się spotykamy. W zależności od też pory roku mamy zróżnicowane treningi, ale każdy coś znajdzie dla siebie i ci, którzy już mają takie duże przetarcie biegowe i mocno biegają, tutaj kolega z naszej grupy Eugeniusz dołączył. Także i 12 km, i 10 km, interwały, i też pod Kaszuby biegamy, też mamy tereny ładne, bo mamy rezerwat przyrody Kępa Redłowska, gdzie mamy też podbiegi i zbiegi, też sobie tam biegamy w sezonie letnim, jak jest jeszcze dobra widoczność. Także wszystkich zapraszamy, parking przy Parakudzie, wtorek, czwartek, godzina 19.